Cześć, Tomasz Myflarczyk i Paweł Winiarski. Przyszedł do nas takie urządzenie, Samsung Galaxy X-Cover 4. Skoro korzystając z okazji, że ma tutaj folikę, że ma tasiemkę i jest zapakowany, to go sobie rozpakujemy przed kamerą i pokażemy, co ma w środku i jakie pierwsze wrażenie robi, prawda? Podejrzewam, że będzie to jeden z popularniejszych smartfonów w abonamencie. Jest to smartfon typu wzmocnionego, czyli jest wodoszczelny, wstrząsoodporny i generalnie przystosowany do użytku hardkorowego i ekstremalnego. Przynajmniej tak deklaruje producent. To co, otwieramy go. Otwieramy, jeszcze czytam, co jest napisane. Zalecane korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwią korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Jest tutaj specjalna naklejka, która mówi o tym, że model jest tylko do europejskich kart SIM. Paweł rozpakowuje, ja tutaj powiem trochę o specyfikacji na smartfonie. Galaxy X-Cover 4 jest to, no jak sama nazwa wskazuje, czwarta wersja już tego wzmocnionego smartfona Samsunga. Nie jest to taka najniższa półka, bo Samsung wycenia go na... Jeżeli zastanawiacie się, co to jest, to ktoś umieścił naklejkę na wasze naklejce. Naprawdę? No, to jest. Druga naklejka jest. Okej. Okay. Jest to... urwałem wątek przez ciebie. Jest to taka średnia półka. Smartfon jest wyceniany na tysiaczka, co raczej w ofertach abonamentowych daje szansę, że będzie gdzieś tam przy abonamencie za 50 zł, za złotówkę dopiero, albo może i nawet nie. W każdym razie mamy tutaj Exynosa 4-rdzeniowego 1,4 GHz. Jest to raczej odpowiednik Snapdragona 430, jeśli chodzi o wydajność, czyli to nie będzie raczej demon prędkości. 2 GB pamięci RAM, do tego wyświetlacz 5-calowy, tutaj zaraz na niego spojrzymy, o rozdzielczości HD. No i oczywiście dwa aparaty, aparat tylny 13 MP, przysłona 1,9, aparat przedni 5 MP, przysłona 2,2. I co? Otwieramy. Boisz się? Czego? Żeby wybuchnie? Coś wyskoczy. Dobra. Spróbujemy tutaj na dwie kamery tak zdziałać, żeby było z każdej strony widoczne. No pudełko, nie oszukujmy się, nie jest jakichś najwyższych lotów. No jak na smartfona. No. Chociaż na przykład Nubia ostatnio. Ja Nubię Z11 oglądałem i pudełko było kapitalnie zrobione. Fajnie. A to jest takie tania ocha. No. Troszkę myśl, to pudełko wyrzucicie na śmietnik, tak? Dobra, mamy telefon pod folią. Mamy instrukcję obsługi. Standard. Ładowarka samsungowska bez quick charge'a, travel adapter. Quick charge'a by chciał. Samsungowy kabelek. Bateria, więc tu będziemy mieć zdejmowaną obudowę. No i... 200 milion taśm. Nie ma nic więcej, tak? Nie ma żadnych przelotek dodatkowych, bo w sumie nie wiadomo było po co, bo tutaj jest zwykłe USB. No i też nie ma słuchawek. To jest ciekawe, że ostatnio, kiedyś było tak, że wszyscy producenci dawali słuchawki w pudełkach. I wszyscy teraz... recenzenci je krytykowali, bo były badziewne i w końcu, wiesz, przestali dodawać, bo nie było sensu. No, nie, dobra, tak. Plastik fantastyk widzę. Patrz. Dobrze, że ten... To będzie kompromitacja, bo nie mogę otworzyć, a nie umiem otworzyć. O jest. No, żebym się załatwiejszy. Tak, to jest tylna klapka. No dobrze, jeżeli to jest elastyczne, to znaczy, że też się nie połamie, tak? No ale ten plastik no nie, jest no faktycznie jasne, no, nie połamie nie najlepszej jakości. Nie połamie się, jasne. Co tam powiedziałeś, że dobry telefon? Słuchaj, micro SD i karta SIM, nie mamy tutaj dual SIM-a. Znaczy tak, to jest guma wokół, jest taki gumowa jakaś taka... Czekaj, może ty sobie go maca i będę o nim... To taki gumoplastik tak naprawdę. Tak, gumoplastik, coś takiego. Dodatkowy przycisk jest na obudowie, przycisk X-Cover, który można tam sobie skonfigurować, żeby uruchomić na przykład latarkę, żeby uruchomić jakieś inne funkcje. Ty uruchomiłeś właśnie latarkę. A już przestałem uruchamiać. No już zepsułeś. To było na tyle, dziękujemy. Tak, latarka działa, potwierdzamy to. Smartfon za 1000 zł, w którym działa latarka. No ale dobra ta latarka. Znaczy, w sensie nie no, nie bądźmy surowi dla niego, no okej, okay. Można w tej cenie mieć Xiaomi. I to jest, ale będzie lepszy. Ale widzisz, ale zrobiłeś coś Xiaomi. Zanim nie dałeś szansy komentującym. No dobra, przepraszam, Xiaomi lepsze. Dobra, Paweł konfiguruje. Generalnie wygląda topornie dość ten smartfon, ale nie tak topornie jak wszystkie te pozostałe X-covery, bo wszystkie te X-covery pozostałe były takie dość masywne, grube i w ogóle ciężko, żeby się wkładało się do kieszeni. Ten ma większy wyświetlacz na pewno, ma trochę cieńsze ramki wokół ekranu z tego co widzę. 5 cali, HD rozdzielczość, już wspominałem. Pod spodem mamy przyciski, które są przyciskami fizycznymi, czyli nie ma obawy, że jak będziemy mieli mokre dłonie, to że nie wciśniemy ich, nie?
To jest celowy zabieg, więc w tych wszystkich tych wzmocnionych smartfonach Samsunga było właśnie tego typu rozwiązanie, że przyciski były fizyczne, czyli w rękawiczkach. A właśnie, a propos rękawiczek, że smartfon posiada również tryb obsługi w rękawiczkach, czyli ma bardziej wyczulony ten ekran. Czyli na przykład w przypadku, nie wiem, jesteśmy na budowie, mamy rękawice robocze, nie wiem, zaprawiamy cement i chcemy odebrać telefon, no to w tych rękawiczkach możemy i wcisnąć przycisk i skorzystać z ekranu. No i się śmiejesz, kurczę, to jest taka normalna życiowa sytuacja. Znaczy nie wiem, czy akurat rozrabiając cement, mając ten cement na rękawiczkach, otwierałbym telefon, ale spoko. No, okej. Okay. Z tyłu mamy... Ważna informacja bardzo. No. Jak wyciągniecie go z pudełka, będziecie mieć 31% baterii. No to co? No to miło ze strony Samsunga. No, tak, jasne. Ale te baterie są generalnie ładowane tylko do połowy, no bo chodzi o to, żeby... Tak, żeby nie pustanie leżało. Tak, także nie żeby pustaje, żeby też nie była pełna, bo pełna też się zużywa, tak raczej po prostu do połowy się miało. Nic nie będziemy przywracać. No sprawnie idzie standardowo, tak. Mhm. Teraz ci ale w miarę płynnie tylko wygląda. No, czytnika linii popularnych nie oświadczymy. Tak, smartfonie za 1000 zł trochę słabe to jest. Pomijamy konto Samsunga. Jezu Chryste, milion etapów konfiguracji początkowej Samsunga. Tak, bo masakra. To jeszcze jest konto Samsunga. Mhm. Bo ja mnie logo. No i... Dobra, jakie Androida mam na pokładzie? Oddaję, ja byłem tutaj technicznym od włączania. O Jezu, jak to laguje. Laguje, no. Dobrze. Ale jeszcze może coś się doładowywało, wiesz, na przykład animacje Samsunga. Dobra, Android, informacja o programowaniu, Android 7.0. Siódemka jednak. Tak, 7.0 Android. Pamięci tutaj, RAM mamy 2 GB, a jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną... Dobra, pamięć RAM mamy tutaj 2 GB, pamięci wewnętrznej mamy 16 GB, wolne jest 10,6 GB. Pamięć RAM wolnej jest 811 MB, czyli Samsung ze swoją nakładką i wszystkimi aplikacjami już na starcie zajmuje nam ponad gigabajt pamięci. Czysty telefon. Wow. No to chyba nigdy się doczekam, aż Samsungi będą czystymi telefonami. No słuchajcie, no to jest smartfon do stosunkowo wąskiej grupy użytkowników. Jeżeli szukacie urządzenia, które ma być masywne, które można tam, nie wiem, rzucić, upuścić, nic się z nim nie stanie, no to jeszcze nie wiemy, czekajcie. Potłukłem swojego OnePlusa. Nie żartuję, ale gdyby spadł na mojego OnePlusa, to... A to był tam... A tak był telefon. Tak, tam leży mój OnePlus i przez chwilę po prostu się obawiałem, że jak go tak upuściłem, to się spadł na OnePlusa i no po prostu... Ja bym żałował, że tam kadru nie było kamery, ale... No. Nie, ale generalnie jak po prostu go tam rzucimy sobie, to będzie prawdopodobnie dalej działał, wygląda... Znaczy prawdopodobnie, to znaczy umówmy się... Chociaż generalnie o specyfikacji, nie wiedziałem, że tutaj jest ten odporny na wstrząs, tak, ja też bym tutaj nie ryzykował z tego względu, że jest IP68, czyli można go... Rozstrzelnić. Znaczy tak, no można go wrzucić do wody, no nic się nie powinno stać, jeszcze żadnej zaślepki nie ma, no ale okej, dobra, ufam, że IP68 znaczy, że można. Natomiast no powiem Ci szczerze, że ja miałem kilka tych hamerów w rękach, bo recenzowałem te telefony iPhone'a i no to nie wygląda jak iPhone. iPhone'em rzucałem i on przetrwał pewne rzeczy. Nie sądzę to, żeby przetrwało tak dużo, więc to nie jest ten Samsung Solid kiedyś, co były takie stare. Tak. No to wygląda jak telefon trochę wzmocniony, który na przykład może być moim zdaniem, mówię się o budowie, a ja na przykład powiedział, że dziecku, jeżeli chcesz dać. Masz tam, nie wiem, 8-latka, teraz się 8-9-7-latkowi daje telefon, to coś takiego, żeby było wiadomo, że jak on to utopi w sedesie na przykład, co jest wcale nie dziwne, to tanie telefony wcale nie mają co do odporności, w przeciwieństwie do flagowców. No i jak mu spadnie gdzieś na beton w szkole gdzieś na jakimś boisku, to się nie rozwali, tak? No tak, też będzie to. No zdarza się, że nawet jak są śrubki, to potrafią te klapki potrafią odpalać ze wzmocnionych telefonach, natomiast tak jak mówię, pamiętam, ja miałem te materiały, robiłem z kosztującego 400 zł iPhone'a Hammer Iron 2, który uległ moim rzutom o beton z całej siły, tak? Dopiero wtedy, więc tamten telefon mega dużo wytrzymał. Powiem Ci szczerze, tego bym się bał upuścić na beton z wysokości ręki, tak jak trzymam. Bałbym się, że coś się stanie. Tak? Nie wygląda aż tak solidnie, chociaż może jakieś mega super systemy są zaimplementowane w te plastiki, które sprawią, że to zadziała i nic się mu nie stanie. Tak? No dobra, cena 999 zł. Jeszcze upuścimy na wszelki wypadek. No ale tutaj mamy dywan. Na dywan. To jest, jeszcze parkiet jest drewniany, więc... Pierwszego piętra opuścimy go na beton, zobaczymy wtedy. Dobra, to w sumie chyba na tyle. Smartfon 999 zł w tej cenie, a patrz, tutaj już się odeszła, plastik klaska. Odszedł. No proszę, to samo chciałem, to właśnie mówiłem, że w telefonach, które są jakieś tam odporne, jest odczepiana
Strzyjące latarką w oczy. Jest klapka, to oznaczać będzie, że ta klapka będzie odpadać. Ale z drugiej strony, jeżeli pamiętasz te stare Nokia, to tamta odpadająca klapka sprawiała, że kiedy telefon się tego zczłonkowywał na trzy części, czyli obudowa, klapka i bateria, to znaczyło, że on przeżył. To może ten, on też może tak to jest jakiś właśnie system. No ale tak, no jakoś absorbuje, tak? Masz odpadającą klapkę, to znaczy, że ona jakoś część tego uderzenia pochłania i odpada. Amortyzuje. No, ale no na pierwszy rzut okay. Spoko telefon, nie? 1000 zł, no nie jestem pewien, czy to przyjechałem to kupić. Uważam, no że są właśnie, lepsze. To raczej będzie telefon, który będzie tam brylował gdzieś w abonamentach, podejrzewam właśnie za jakieś małe pieniądze. Jest on solidny, jest dobrze zrobiony w miarę. To wodoszczelność oczywiście do sprawdzenia, szkoda, że nie ma tutaj wiatra z wodą, byśmy od razu go utopili. Wiecie co, zrobimy tutaj przebitkę, gdzie będziemy go topić. No. No i tyle. I tyle. No. To tyle pierwszych wrażeń i unboxingu naszego. Zobaczymy, co z nim dalej zrobimy. 2% baterii. A nic nie zrobiliśmy, poza taką. 2800 mAh bateria ma. Czyli bardzo mało. No mało. 5-calowy ekran na HD. Zobaczymy, co z nim dalej zrobimy. Czy może porzucamy nim, czy może przejdziemy się na nim, czy może go utopimy. Latarka już nie działa, nie? A latarka już się zepsuła? Nie wiem, nie działa już. Może przy wygaszonym ekranie tylko działa. A? A no. Czy przypadkiem się latarka nie wyłączyła w kieszeni? A? To wszystko jest, widzisz... Przepraszam. Przemyślane. Zwracam honor. A na finish chyba jest. To tyle. Dwóch blogerów technologicznych jara się latarką włączaną przyciskiem w smartfonie. Normalnie go będziemy testować, więc... To jeżeli macie jakieś pytania, to albo chcielibyście kupić komuś Galaxy X-Cover w prezencie, w abonamencie, albo w czymkolwiek innym, to piszcie w komentarzach. Dzięki za obejrzenie i cześć. Morsem, cześć, nadaj. To nie było cześć morsem.